No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeberal z tej strony. Kolejny odcinek Mafii 3 na moim kanale, moi drodzy. Na wstępie witam was z pościgu policyjnego, ponieważ ogólnie mogę wam powiedzieć, że... Ale będzie łuku tu. Ale się pięknie udało ich zgubić. Czy jeszcze nie udało, ale... Dobra. Spróbujmy. Dostarcz samochód. Moi drodzy, w ostatnim odcinku zabiliśmy bossa, już takiego dosyć poważnego, który, kurde, zbliża nas do samego Marcano. Coraz mniej osób zaufanych ma Marcano. Czy ja w ogóle dobrze tutaj zrobiłem, że... Pojechałem? Chyba dobrze, no teoretycznie, ale 2000 km mam, albo mil, jak zwał, tak zwał. Dobra, nieważne. No, względem ostatniego odcinka, co się zmieniło? Zmieniła się w lewym dolnym rogu ilość podsłuchów, które mamy, bo mamy 57 podsłuchów. Druga sprawa, zmieniło się troszkę to, że jestem jeden odcinek w dupę. Jestem jeden odcinek w dupę, bo nagrałem odcinek generalnie z zadaniami pobocznymi, nie? No i niestety właśnie końcówkę jego oglądacie. Kradnę trzeci... Kradnę trzeci po prostu samochód dla Berka, aby podnieść gdzieś tam wysokość tych no, finansów, które gdzieś tam mi oddaje. No i co jeszcze? Sporo rzeczy mówiłem, powiem wam szczerze, ale teraz już nie spamiętam. Skapnąłem się niestety zbyt późno, że nie nagrywał mi mikrofonu. Tego o tutaj, dokładnie tego tutaj. Po prostu mikrofon był tak jak teraz w pozycji mów, ale niestety no chcąc nie chcąc nie było możliwości nagrania, ponieważ był wyciszony z poziomu takiego przycisku, który mam na słuchawkach. Gdzieś tam musiałem niechcący przycisnąć. Teoretycznie dioda czerwona się pali, jak mikrofon jest nieaktywny, ale szczerze, kto sprawdza... Kiedyś na to sprawdzałem, znaczy zwracałem na to uwagę, nie? Dosyć mocno, ale później to ja przestałem tak naprawdę tego używać, ponieważ z racji tego, że to jest naprawdę dobry mikrofon i nawet poziom wytłumienia wszystkich gdzieś tam pobocznych rzeczy, które się dzieją wokół mnie, jest naprawdę na mega dużym poziomie, także nie jestem, no nie muszę, po prostu nie muszę tego robić, nie? Dobra, misja ukończona. Ira nie prosi. Zaktualizowana, wróć do Berka. No niestety, no nie będziecie widzieć, co on tam powiedział do mnie, ale zaraz wam coś powiem. Jeszcze odnośnie tego. Enjoy your cut. What do the fucking cops expect? If they're gonna leave the cars just sitting there like that, it's our God-given responsibility to steal them. No i dobra, Igicio. Koniec rozmowy. I teraz poczekajcie. Misja opcjonalna. Ja wam pokażę, jak to wygląda, ale powiem wam tak. Kumacie to. O, ty, bardzo blisko tutaj jest. Dobra, zrobimy to. Coraz bardziej gdzieś tam zastanawiam się, czy jest sens pokazywać te misje poboczne, gdy ja zwiększam tak jakby ten próg finansowy swoich wpływów. I dlaczego? Dlatego, że one są bardzo, ale to bardzo... Powtarzalne.
I tutaj ja już rozumiem, o co chodzi z tym minusem tej gry. Z tym minusem tej gry i powtarzalnością, ponieważ te zadania nie wnoszą w sobie w żadnej takiej rozmowy na poziomie między mną, na przykład Aberkiem, między mną a Kassandrą, czy mną a Witem. No i powiem wam szczerze, to chyba moim zdaniem jest takie stricte troszkę naciąganie, jakbym miał to nagrywać, także umówmy się tak, że ja zrobię jeszcze tego Berka do końca tutaj, czyli podejrzewam, że wystarczy, że te trzy auta terenowe teraz przyprowadzę i będę miał na maksa Berka, jeśli chodzi o hajs. Sorry, ziomek. A już pozostałe gdzieś tam te zadania poboczne, wstępnie, moi drodzy, wstępnie nie będziemy robić. Nie będziemy robić przed kamerami, tylko ja gdzieś tam sobie będę robił to w ramach pobocznych zadań, takich w myśl zbierania naszych podsłuchów, tak, i podkładania ich do węzłów podsłuchowych, czyli do tych skrzynek, nie? Dobra, cyk. Dobra, to mamy. Jeszcze trzy potrzebujemy. Dobra, byle jakie auto. Dawaj, ziomek. Wow. Dobra, dzięki. Kurde, teraz będę bez kitu, teraz będę strasznie przeczulony. Co mnie to tak daleko prowadzi? Teraz będę strasznie przeczulony, jeśli chodzi o spoglądanie tutaj na tą prawy monitor. Czy aby wszystko się nagrywa, czy aby wszystko jest ok? The hell. Znaczy, oczywiście pomijam... co jest? Pomijam oczywiście ten fakt, że na moich okularach widzicie taką... Znaczy, ja jestem świadom tego. To od kilku... To już chyba nawet pierwszy raz mi się spotka... Czekaj, kiedy to było? Chyba Plague Tale Innocence. Pierwszy raz to zauważyłem. Albo nawet w Resident... Nie, w Resident Evil Village. Pamiętam. To jest kwestia tego, że dużo zielonego światła z monitora mi odblaskuje. Refleks na okularach niestety odbija to. I kamera to łapie, a że bluruje wszystko, co ma zielony kolor, no to wiadomo, jak to się kończy, nie? Czarną poświatą w oczach. Ale to taki problem, to nie problem. Zresztą, moi drodzy, nie oszukujmy się, i tak mnie nikt nie ogląda. No, nie, to jest... ja dlatego na przykład zmieniłem opis swojego kanału i to jest stara szkoła YouTube'owa, stary, dobry YouTube. Ja od 7 lat tak naprawdę bardzo minimalistycznie zmieniłem swoje podejście do YouTube'a i tak jakby sam fakt, jak tworzę swoje publikacje. Na początku, pamiętamy, było gdzieś tam tło moje, była moja, pamiętam, wersalka z edycjami kolekcjonerskimi, były plakaty, teraz gdzieś tam jeszcze przed remontem po prostu zacząłem korzystać z green screena, korzystam do tej pory i jakoś tam nie planuję wrócić do takiego widoku, jak był wcześniej. Chociaż kto wie, tyle, ile będzie mi się chciało po prostu bawić na YouTubie, tyle może mi pomysłów przyjść. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, że ja jestem najlepszym przykładem tego, że można coś robić z pasji. Naprawdę. Ludzie, zwłaszcza młodzi, zaczynają nagrywać na YouTubie,
wypuszczają tam powiedzmy filmy, dobra, jarają się, że tam są pierwsze gdzieś tam wyświetlenia, zdobędą 1000, 2000, 10 tysięcy subskrypcji, porzucają później kanały, bo oglądalność spada i im się nie chce po prostu, tak? A ja non-stop to samo, non-stop to samo. Miałem tylko jedną przerwę w momencie dla mnie takim, no krytycznym, tak to nazwijmy, jeśli chodzi gdzieś tam o sprawy osobiste, ale to już dawno tak jakby, dawno i nieprawda, tak, tak jak to się tam mówi. Także znowu mogłem się skupić po prostu na byciu, chociaż dla jednej, dwóch osób, które gdzieś tam obejrzą ten film w całości, takim pocieszeniem albo, no nie oszukujmy się, nadwornym własnym. Czemu nie? Niektórzy pewnie gdzieś też tak twierdzą. Boomerem i tak dalej, foliarzem, czy jak zwał, tak zwał. No, także... Dobra, weźmy sobie to. Tak więc, moi drodzy, ja nadal robię to i naprawdę, póki mi starczy gdzieś tam czasu i jestem w stanie... jestem w stanie nie cierpieć albo nie zaniedbywać spraw osobistych, gdzieś tam obowiązków domu i gdzieś tam zobowiązania wobec bliskich, to czemu nie? No co jest? Czemu mi odznaczyłeś tego? Patrzcie, jak ta gra po prostu chce, żeby jak najdalej... No i dlaczego? Aha, bo on poszedł tam. Dobra, to ja sobie pójdę tutaj, no. Cholera, nie będę... Nie będę szedł 2000 mil w miejsce, gdzie... Stoi jakiś tam van, jeżeli ja mogę to zrobić, terenówka, no dobra, van to nie terenówka, gdzie ja mogę to zrobić o wiele szybciej i bliżej, aby ją ukraść. Bez sensu, takie troszkę. No, także YouTube po prostu i to wszystko weryfikuje po latach tak naprawdę, albo nawet po miesiącach, co po niektórzy... do tego, czy robili to stricte po to, żeby gdzieś tam się wybić i zarabiać grube pieniądze, bo zarabianie na YouTubie jest teraz modne, czy robili to z pasji. Przynajmniej tak mi się wydaje. No jedyny minus, jaki jest, to... Jedyny minus, jaki bym mógł powiedzieć... To taki, że przestałem streamować, ale to kwestia tego, że mi się nie chce szukać ustawień i kombinować gdzieś tam, męczyć ten swój komp. Chociaż nie, komp raczej się nie męczy. Bardziej mi się po prostu nie chce szukać gdzieś tych ustawień streamowania, aby był ok, nie? Po tej zmianie monitora. A gdzieś tam specjalnie grać na Full HD, żeby móc streamować w Full HD, to też się mija z celem upgrade. Dobra. Powinno być ok. Wróć do berka. No i dobrze. I chyba w tym momencie będzie po tym zadaniu maksymalna ilość hajsu dla biznesu danego. Zobaczymy. No i tak mówię, tak jak mówię, na razie skupimy się na zadaniu głównym i na DLC. Patrzcie, a może i nie? Ej. Dlaczego to się nie podnosi? Nicky Berg. Czy to oznacza, że ja muszę, kurde, z Nicky Berg pogadać?
Łajoj, aj! Kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, aj! Czyli to mi nie podniosło w żaden sposób. Jaki shit! No dobrze, no. To nie będziemy w takim wypadku ukradli ciężarówkę. Kurde, możemy tą Almę. To może te konkretne pierdolnięcie nie będzie aż tak złe, aby wam pokazać. Ja pierdzielę, jakiego ja mam teraz. Dobra. Tak, idziemy tam, ale żebyście nie musieli oglądać całej po prostu jazdy, całej tej drogi, bo to jest 4100 metrów, to chcąc nie chcąc ja sobie zrobię szybkie cięcie i podjadę swoim egzotycznym sportowym autkiem w dane miejsce. Widzimy się na miejscu, no i zobaczymy, co się stanie. Kurde, no straciłem, znaczy no nie straciłem, bo jest też osiągnięcie na Steamie odnośnie tych przysług tutaj, tych zadań pobocznych, że zrobiłeś wszystkie zadania poboczne dla Berka, dla Kassandry i tak dalej. Ja to zamierzam zrobić. Tym bardziej, że gdzieś tam, no powiem wam, ostatnimi czasy staram się bardzo, ale to bardzo robić te osiągnięcia na Steamie. Chyba od Dying Light'a, nie? No bo niestety w Plague Tale Innocence nie mogłem, ponieważ to było na Game Passie. Tak samo na What Remains of Edith Finch i tak dalej, i tak dalej. No dobra, za chwilę wracamy. Dobra. Mamy ciężarówkę, jesteśmy na miejscu. I tutaj nawet są ludzie, których trzeba odstrzelić, no nie oszukujmy się. Pójdziemy oczywiście sobie tędy. Skrzynka połączeniowa tutaj jest. My mamy gdzieś to. Mamy ładne wejście. Dobra, ten padł. Wiecie co? Nie będę się pierdził. Aha, no tak, bo ja mam. Pięknie. Tu jest jeszcze jeden gościu. Zabijemy go, nie? Chodź tu. Gdzie on jest? Tam. Ty, no nie, no shit jeden. Czekaj. A, tutaj nie pójdę. Dobra, pierdzielę, ale mam go gdzieś. Chociaż. Dobra, tak może być. Mamy wyczyszczone podwóreczko. Można iść normalnie do naszej pięknej, bimbrowej ciężaróweczki. Kurde, ale powiem wam, moja mina, gdy skapnąłem się podczas ostatniego odcinka, że nagrywam i po prostu gówno z tego będzie, nie? Przy 30 minucie. Masakra. No, także. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Nie wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć. W sumie nic takiego. Zastanawiam się powoli, bardzo powoli. Znaczy, Mafia jeszcze co najmniej z 20 odcinków, podejrzewam, potrwa. To jest 30 któryś. Teraz już nie będę liczył, który to jest z kolei. Ale powiem wam, że rozmyślam albo, aby zacząć Red Dead Redemption.
którym notabene mówiłem o wiele wcześniej i miał być 6 tytułów wcześniej rozpoczęty. To jest też długi tytuł i to podejrzewam by było około 100 odcinków, coś jak Wiedźmin. Ale też z drugiej strony nie do końca chcę się za to zabrać, ponieważ niedługo jadę na urlop, więc wspominałem o tym gdzieś tam parę odcinków temu. Parę albo paręnaście, zależy z jakiej perspektywy to oglądacie. Chyba paręnaście albo parę, dobra, no nieważne. No i tak jakby jadąc na tydzień prawie i nie grając, gdzieś tam tydzień później jeszcze wracam do pracy, to tym bardziej drugi tydzień bym nie grał, to po 2 tygodniach no ja się tak jakby z tą fabułą może nie tyle, że zapomnę, no nie, zapomnę, dobrze powiedziane, zapomnę. I to by było troszkę takie złe korzystanie z uroków tej gry, nie? Jak gdzieś tam możesz ciupciać sobie delikatnie, tak wiecie, ciup, nawet tą godzinkę w przeciągu tygodnia, jak idziesz do pracy, powiedzmy, no to jeszcze spoko, nie? To tak bardzo nie zapominasz i klawiszologia jest spoko i w ogóle. Ale, no nie wiem. Mam taką listę zrobioną gier, które chciałbym ograć. Może się okazać równie dobrze, że zaraz, że God of War'a zrobię. Bo God of War jest o wiele krótszy, aniżeli Red Dead Redemption 2. No i może być tak, że to będzie strzał w dziesiątkę, nie? Oczywiście, moi drodzy, ja was serdecznie do tego zachęcam. Dajcie znać w komentarzach. I to już nie chodzi o to, czy pod tym filmem, czy pod następnymi. Jakie tytuły byście chcieli... No przecież zabiję go! Jepsony, kurde, Markano. No i świetnie. Dobra, muszę zrobić to. No nie to. Ciekawe, czy on mi nie rozpierdzielił tego. Ja pierdzielę. No dupa, no nie dam rady. Ja cię kręcę. No i dupa. I chyba po zadaniu. Nie. Gościu, jak ja cię trąbnę zaraz, nie irytuj mnie, bo jestem naprawdę zdenerwowany. Może w tą stronę? Nie, ja po prostu...
No i co? No i co? Ja pierdzielę, no przecież zaraz. No i co? No nie, tutaj nie mam tego. No i skąd ja mam wziąć zadanie dla Iry? God damn it! Nie, no nie, 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 nie. Po prostu nie będę tą zdezelowaną ciężarówką jechał. No, bez kitu zirytowałem się. W tym momencie się tak zirytowałem przez tego fajfusa Marcano. I nawet nie mam dodatkowego tego zadania, no. Nie wiem. Pewnie muszę wyjść i wejść, żeby znowu mi się zaświeciło, nie? Jasna dupa. Dobra, ale tak jak mówię, no. Zacznijmy od tego, że na razie nie będę pokazywał tego, jak zwiększam tutaj gdzieś. Ty, ja w ogóle nie mam. A jest przemyt, dobra. Myślałem, że nie mam w ogóle biznesów tutaj, że coś się pokićkało. Nie będę na razie pokazywał. O jest, tutaj. Nie, no dobra, ZW. Dobra, robimy jeszcze szybką akcję. Ja pierdzielę, ile tutaj jest. Good Lord is watching. Dawaj. Pięknie. No nie za ciężarówką. Bo to jest znowu to samo miejsce, kurde, ale... O, fuck! Trzeba otworzyć drzwi. Dobra, what the... Nie mam czasu na was. No chodź. Chodź, jeszcze któryś? Tam jest jeden gościu, tu jest jeden. Dawaj. 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 Jeszcze ktoś? No mam nadzieję, że nie. Co to w ogóle tam jest? Tam są jakieś pieniążki, kurde? Nie, to pewnie jest jakaś... Czekaj. Op. A podsłuch! No dzień dobry, panie podsłuchu. To jak najbardziej będę... Pyk. No i 58 podsłuchów. Bardzo dobrze. Ty, ja już w sumie nie pamiętam, bo tyle cięć robiłem. No, dobra, odstaw ciężarówkę do biznesu Berka. Ile mamy? 3,5 tysiąca kilometrów. No, ja robię cięcie, tak. 3,5. 29. Ach, dobra. Jedziemy. Jedziemy, pierdziele. Może poniekąd... Znaczy, no nie chciałbym, żeby tak się stało, ale może coś się stanie po drodze. Znowu jakieś, kurde, paprochy mnie zaczną gonić i wywalą mi tą cholerną ciężarówkę. No ale ja pierdzielę, widzieliście, jakie to było... Och.
God damn it. No, także zastanawiam się, wracając do głównego wątku, który ciągnę od 20 minut, po trochu tam sylabizując dane słowa, że God of War. Mam też gdzieś z tyłu głowy Resident Evil. Ostatnio, z mojej perspektywy ostatnio, Brother... Czekaj. A Tale of Two? Brother? Coś takiego. Na Epiku była taka darmowa platformówka, dosyć fajna. JJ Joker w nią grał. I teraz randomowa osoba, która odpaliła w tym akurat momencie Mafię 3. Po pierwszym pytaniu, co to za głąb? Albo nie, czekaj, bo teraz co to za dzban? Chociaż może jakby to będziecie oglądać parę miesięcy później, to nagle się okaże, że dzban to nie, tylko że co to za foliarz? Foliarz, dzban, w ogóle maruder. Never mind. No, ale druga, osoby zastanawiają się, co to jest za JJ Joker, kto to jest? A to podobno legenda, znaczy legenda, w ogóle moim zdaniem dmuchana legenda YouTube'a, nie? No on był pierwszy, on był po prostu pierwszym znanym gościem, który nagrywał gierki, nie? I on był specyficzny. To była właśnie taka stara szkoła YouTube'a. Swoją drogą ciekawe, co się z gościem stało. Znaczy, na pewno nie wiązał gdzieś tam swojego życia z YouTube'em, bo to widać było. Zrezygnował z tego. Mimo... Może też z powodu... Oho. Może też z powodu nacisków środowiska, bo mam wrażenie... Nie wiem, może wy tego aż tak bardzo nie widzicie, albo nie rozgniacie to pod tym kątem, ale mam wrażenie, że środowisko youtuberów, streamerów jest strasznie skażone. Naprawdę... tam, gdzie jest ta największa kasa, zamiast jakoś sobie pomagać, to jest najgorsze... Znaczy, z drugiej strony konkurencja, no może... Może i... No dobra, może i ma w tym sens. Znaczy, może i jest troszkę w tym sensu, nie? A, nie wiem, ale ogólnie każdy po prostu wydaje mi się, że próbuje cię wydymać, nie? No dobra, i co? I czy ja muszę pogadać? Nie, z nikim nie muszę pogadać. Tutaj mamy na maksa zwiększone. I mam chyba... Tak, mam po prostu kolejną ciężarówkę. Dobra, czyli ja z nią nie muszę gadać. To teraz, oficjalnie, to był ostatni raz, kiedy pokazywałem wam tą misję poboczną, jeśli chodzi o Berka. Z innymi zobaczymy, bo sami wiecie, może być jeszcze jakaś rozmowa. Jeżeli nie będzie rozmowy, to z Witem na pewno będzie, bo jednak tam będzie gdzieś jakieś zlecenie na dosyć mocnych bossów, takich świata przestępczego, które podpadło Witowi. No, ale jeśli chodzi o Berka, mamy spokój i nawet jeżeli Berk dostanie następne dzielnice, moi drodzy, to ja już wam po prostu nie pokazuję tej kradzieży ciężarówki, ponieważ no nie ma to sensu. Dobrze, kończymy ten nudny odcinek. Mam nadzieję, że nie jest nudny w głębi duszy, ale bo osoby, które gdzieś tam chcą oglądać Mafię 3, to dla samego, ja tak kiedyś miałem, mogło się, o moja dawna ciężarówka, mogło się nic nie dziać, ważne, że była pokazywana gra. Nawet nieważne, co gościu pierdzielił wtedy. No, także mam nadzieję, że się podobało mimo wszystko. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. No i widzimy się w następnym odcinku z Mafii 3. Pozdro, Szeweral. Hej, hej.